Cześć, z tej strony Karolina i witam Was w najprawdopodobniej najkrótszym filmiku na moim kanale, jaki się pojawi, a jaki na pewno się pojawił. Więc sprawa wygląda następująco. Widzicie te stosy? Większość z nich, no może nie większość, ale spora część, to są książki, których jeszcze nie czytałam. Wstyd. Ale przychodzę do Was z fajną akcją, bo myślę, że wielu z Was ma właśnie takie stosy na swoich półkach. Chodzi o to, że chciałabym, żebyśmy czytali wspólnie książki z danej tematyki w konkretnym miesiącu. Na przykład lipiec to będą książki wojenne, czerwiec to będą książki o niewolnictwie, a wrzesień to będą książki z motywem LGBT czy też LGBT, jak kto woli. Ja już zaczęłam czytać w tym miesiącu książki właśnie z motywem dotyczącym osób o odmiennej orientacji seksualnej i ogólnie o troszkę innej seksualności niż ta domniemana. I pierwszą książką, którą przeczytałam, był Simon oraz inni Homo sapiens, znany teraz pod tytułem Twój Simon. Mam jeszcze w planie przeczytać dwie książki, być może będzie jeszcze czwarta, jeśli ją zamówię, ale ta książka to może być coś niesamowitego. Mam książkę pod tytułem Slash, czyli druga część fanfika, a także More Happy Than Not, czyli bardziej szczęśliwy niż nie. Zachęcam Was, żeby czytać razem ze mną w tym miesiącu książki z motywem LGBT. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie, jeśli chociaż jedna książka, którą przeczytacie we wrześniu, będzie właśnie zawierała ten motyw, bo myślę, że to jest temat ważny, a te książki stają się coraz bardziej popularne. Jeśli przeczytacie coś, co taki motyw zawiera, oznaczcie mnie na przykład na swojej relacji na Instagramie albo pod zdjęciem hashtagiem wrzesień z kombuk, czyli wrzesień, ale bez kreseczką nad N. I mam nadzieję, że będziemy się razem wspaniale bawić, że te tematy będą coraz ciekawsze i że dołączycie się do mojej akcji. To wszystko, co mam do powiedzenia na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pod koniec września oczywiście pojawi się podsumowanie książek, które przeczytałam z tego tematu. No to pa!